28 i 29 stycznia upłynął mieszkańcom Suwałk i gościom pod znakiem znanej i lubianej imprezy Stacja Pogodne Suwałki. W Suwalskim Ośrodku Kultury z miłośnikami Suwalszczyzny spotkają się i opowiedzą o swoich doświadczeniach Hubert Stojanowski oraz Radosław Ryba-Milewski. Hubert Stojanowski jest fotografikiem, filmowcem, kajakarzem, nurkiem swobodnym i sprzętowym, paralotniarzem. Prowadzi rodzinnego bloga o Suwalszczyźnie. Od 22 lat uczy w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. Od wielu lat dokumentuje Suwalszczyznę z powietrza, z ziemi i spod wody. W swoim archiwum ma wiele zdjęć regionu w różnych porach roku, ale najbardziej fascynuje go zima, bo jak twierdzi, urodził się w styczniu. Będzie to forma oczywiście taka spotkania, to będzie gawęda taka swobodna z pokazem zdjęć oraz krótkimi filmami. Czas tego spotkania około godziny zegarowej. Radosław Ryba-Milewski, współorganizator kultowego w tym rejonie Polski rajdu rowerowego Wigrami dookoła Wigier, współzałożyciel suwalskiej drużyny hokeja na lodzie, członek Wikkejak Team, odważnej i żądnej przygód ekipy docierającej kajakami wszędzie, gdzie się da. Warto zarezerwować sobie czas od 16 do 18 i wziąć udział w tych spotkaniach. Znacznie więcej propozycji przygotował Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nowością inspirowaną przez niedawne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będzie Suwalski Katar na zdrowie, czyli najzimniejszy mecz w Polsce po gorącym mundialu w Katarze. Zaplanowano go na sobotę 28 stycznia na godzinę 18 na boisku przy szkole podstawowej numer 10. Na sztucznej murawie zmierzą się drużyny Pogodne Suwałki Team oraz reszta świata. Składy osobowe drużyn to póki co tajemnica. W Plazie już w niedzielę przy kawie o bieganiu opowie Michał Walczewski, który w maratonach zdarł niejedne buty, niektóre w bardzo ekstremalnych warunkach. Zaplanowany jest również pierwszy suwalski zlot morsów, parada miłośników zimowej kąpieli oraz karnawałowy bieg na 5 km. Jego bohaterami będą seniorzy, ale wystartować może każdy, kto jest gotów przemierzyć 5000 metrów z kijkami w dłoniach. Prócz tego Waldemar Borysewicz zapowiada zimowe spa i zimową kuchnię. Tu będą oczywiście, pojawią się mobilne sauny, leżaki z kocami, a także gorące latynoskie rytmy, żeby można było fajnie się poruszać. Oczywiście te spa będzie pod namiotem, leżaczki będą też pod namiotem umieszczone. Jak będzie ktoś chciał chwilkę odpocząć czy się zagrzać, to będzie mógł z tego namiotu skorzystać. Oczywiście bardzo też dużym powodzeniem cieszą się co roku te nasze sauny ruchome, więc tutaj trzeba się przygotować i z tych saun oczywiście skorzystać. No i też taką dodatkową atrakcję mamy, to jest Kraina Lodu i Zabawy dla Najmłodszych. Tutaj będą mieli okazję najmłodsi spotkać się z bohaterami bajki Kraina Lodu. Będą różne animacje, maskotki i tak dalej, także dzieciaczki tutaj myślę, że też będą miały okazję skorzystać z takich różnych wydarzeń, które będziemy tutaj prowadzili. Pełną aktywności i zabawy niedzielę zamknie zapewne finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.